Witam, witam. No, miała być wiosna, tej wiosny nie ma. Minus 8 na dworze, ale za to słoneczko bardzo ładne. W pokoju jest widno. Jest niedziela, końcówka lutego. Podobno miało być dzisiaj cieplej, no weekend miało być cieplej. No jest cieplej, bo było minus kilkanaście, jest minus 8 rano. To nie jest tak źle. Oczywiście w domu mam trochę cieplej, ale też zimno. Musiałem założyć polarek. Nie polarka, tylko polarek. Ja wiem, że tak się dzisiaj niektórzy tak mówią. Umyłem samochoda, kupiłem skutera. No i coś tam jeszcze. Założyłem polarka, założyłem bloga. O, bardzo często to słyszę. A to są formy, kiedy za które w moich czasach na polskim dostawało się dwóje, czyli najgorszą ocenę. Bez żadnego mrumru nie byłoby tłumaczenia. Mówiło się nawet na to, mówisz jak wsiowy ze wsi, mówisz gwarą, mów po polsku. To, co trzymam, jest taka listwa krawędziowa. Ja to kupiłem w Drewexie, w takim kieleckim sklepiku. No, czasami na to się mówi śmietnik, bo tam jest oczywiście wszystko, od śrubek, od kleju, pędzle do farby, wałki do malowania, jakieś obrzeża, takie prasowane żelazkiem na gorąco, listwy, listewki, dechy, deseczki, półki, półeczki, bejca, lakiery, no taki sklepik dla majsterkowiczów. A ponieważ ja od swoich prapoczątków uwielbiałem majsterkowanie, no to i ten sklepik, no trochę większy niż sklepik, a trochę mniejszy niż market, więc raczej no śmietnik, no w Drewexie. Kupiłem to, ponieważ niedawno przerabiałem blat w kuchni, musiałem przeciąć wzdłuż, rozsunąć szafki, żeby w to miejsce wstawić lodówkę. Jedyne miejsce, gdzie lodówka mogła stać, no też nie najlepsze. Nie kolidując z ludźmi, którzy chodzą po kuchni i nie kolidując albo z drzwiami, albo z grzejnikiem, no taką mam kuchenkę. Są to bloki z lat późnego Gierka. 70 chyba, 6 czy 7 rok, jak tu zamieszkaliśmy. 33 lata, 34 prawie. Dosyć długo. No i takie były kuchnie. Dobrze, że w ogóle kuchnia ma okno, bo przecież bywały. Jeszcze są takie mieszkania na KSM-ie, na KSM-ie w Kielcach, gdzie są kuchnie no, w postaci aneksu. Widziałem nawet aneks kuchenny, który polega na tym, że otwierasz szafę, taką zabudowę, otwierasz szafę i w tym na blaciku stoi taka kuchenka elektryczna dwupłytowa, maleńka umywalka obok i te drzwiczki nieszczęsne. To jest cecha i po tym tam taka jeszcze półeczka i pod półką dwie takie tam szufladki na duperele, na łyżeczki, na coś tam jeszcze. I to jest cały aneks kuchenny. Widziałem takie coś. Także ja mam kuchnię jeszcze dosyć przyzwoitą. Późny Gierek. No i a ponieważ ciąłem to taką wyżynarką chińszczyzną, no która jest dobra, ale nie na tyle dobra, żeby uciąć to bardzo ładnie, starannie. Trochę tam no szarpie te brzegi. Trzeba to było czymś zamaskować. A ponieważ ja mam kuchnię utrzymaną w tonacji brązu, więc brązowa, taka listwa krawędziowa. No, taka rynienka. To się nakłada na listwę, na krawędź, puk, 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 puk i już jest ładnie, już jest starannie. A drugim takim sklepikiem, śmietnikiem, jak to się no, czasami w Kielcach, chyba nieładnie i chyba niesłusznie, śmietnikiem, jak to się w Kielcach nazywa, to jest sklep u Kozubka. Częściej, może bardziej elegancko jest mówić, i zobacz, czy u Kozubka nie ma, czy Kozubek nie ma. Poleciałem wczoraj, sobota, no już po 13 było, jak zajrzałem. Szukałem takiego zamka do łazienki. Rozwalił mi się zamek w łazience. Po prostu pękła taka mała sprężynka. No i cały zamek trzeba było wywalić i kupić nowy. Byłem w tym Drewexie. Pani miała taki zamek, pokazała mi, bardzo podobny. Ale jednak no, trochę rozmiarami się różnił od tego mojego. Za dużo przeróbek. Niedrogo, 13 chyba 50.
ale podziękowałem. To by trzeba było jakieś imadło, kawałek stołu ślusarskiego, jakiś wiertarka, spawarka, szczypierka. No młotek to mam, wiertarkę też mam, ale za dużo przeróbek. No i pomyślałem, no od razu trzeba było jechać do rynku. W rynku jest ten śmietnik u Kozubka, tam pokazać zamek i no i poleciałem. No i pojechałem do rynku. Do samego rynku się nie wjeżdża dzisiaj, nie ma tam wjazdu, bo rynek jest w generalnej przebudowie. W przebudowie próbują ten rynek upodobnić do rynku, który był kiedyś. No, zdaje się, że był ładniejszy niż teraz, niż ten ostatni. Rozkopany rynek. Ale nad sklepikiem Kozubka, o, tak to wygląda, to jest wejście do Kozubka. Jest jeszcze napis, który, no, nie wiem, czy był zawsze u Kozubka. Tak, no to wchodzę do tego sklepu, ale pusto. Ani obsługi, ani klientów. Kamer chyba nie ma, ale tam pewnie jakaś tam dziurka, oczko. Oczko szefa pewnie lustruje, kto wszedł, czy złodziej, czy klient, czy chce kupić, czy tylko ukraść. No więc na wszelki wypadek głośne, dzień dobry. Wychodzi pani, tup, 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 dzień dobry, słucham pana. Proszę panią, tu nie ma co słuchać. Taki zamek potrzebuje, bo widzi pani, o, szlak go trafił wreszcie. Coś tam pękło, no ja wiem co, pękło, urwało się, ale trzeba zamek wymienić. Ma pani takie zamki? No to się ja do ręki popatrzył, hu, 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 pewnie pan mieszka na Zagórskiej. A dlaczego pani pyta, gdzie mieszkam? To takie ważne, chce pani mój dowód osobisty, czy jak adres zobaczyć? No nie, bo te zamki to są sprzed 40 lat. No, nie 40 lat. Nie na Zagórskiej mieszkam, ale właśnie w tamtych czasach, kiedy budowano osiedle na Zagórskiej. Też na KSM-ie, ale w troszeczkę innej części KSM-u. Ale wie pani, no taki zamek potrzebuje. Ma pani? Takiego identycznego już nie ma, pan nie dostanie. Ale mam taki wyrób rzemieślniczy, bardzo dobry zresztą, który robiony jest właśnie pod potrzeby takich starych drzwi. Tu przychodzą, ta pani tak mówi, ludzie z jakimiś ruskimi zamkami, kupionymi od ruskich na bazarach. Pytają się, czy nie ma części do niego. Ale gdzież ja będę miała od ruskiego, od osiego zamka część? Przecież ja nie jeżdżę do Rosji. Ale te polskie zamki pani ma? Taki mam, niech pan popatrzy. Polska produkcja, zamek drzwiowy wpuszczany z gwarancją pięcioletnią. No, pięcioletnią to, no dobra, to niech będzie 5 lat, to też sporo. Ale niepotrzebny zamek, nie gwarancja. Mam, przyniosę panu. No i przyniosła, obejrzeliśmy, pasują właściwie wszystko, tylko tu jest troszeczkę grubszy. No, ten wymiar jest trochę grubszy. To pasuje idealnie, tutaj rozstaw tych otworów na klamkę, na tą klameczkę też jest dobry, tak pasuje. Te pozostałe wymiary są takie same, trochę grubszy. Ja mówię, to, że grubszy, to ja tam sobie dam radę, wie pani, tam szparę w drzwiach, tą wnękę poszerzę pilnikiem, mam takie pilniki do drewna. Taki zdzierak, pilnik, dam sobie radę. Ile to kosztuje u pani? 16,60. Dobrze biorę. Dobre. Ale, no i wziąłem to w garść. Pani tam tak stoi. Ja mówię, wie pani co? Ja tu sobie jeszcze popatrzę. Dawno u was nie byłem, popatrzę. A przybyło parę nowych rzeczy, widzę. Mogę popatrzeć? Proszę bardzo. A ja coś pani ukradnę? No, niech pan nawet nie próbuje, bo my tam na pana będziemy patrzeć. Aha, myślę sobie, nie na głos. Cię dobrze wyczułem z tym okienkiem. Dobrze, dobrze. To popatrzę sobie. Poleciałem, pojechałem potem do domu. W domu pilnik do drewna, wiertarkę, dłutko i w tych drzwiach puku, puku, stuku, ołówkiem stuku, stuku. Pasowałem ten zamek, wstawiłem dwie śruby końcowe. Och, jak teraz pięknie, aż się chce to zamknąć, otworzyć i zamknąć i jeszcze raz. No, cud, miód i orzeszki ziemne. Na Majsterkowicza to są najfajniejsze chwile,
te ostatnie chwile, kiedy wszystko zaczyna działać. Tak. Do zobaczyska.